Max.pl. Części zamienne do wszystkich maszyn rolniczych. Cześć, siemano, witajcie! Z tej strony mawia Solec i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu z Maxyna. Ze mną Przemek. I jak widzicie, mamy z tyłu pług. I prączek awansował największy, także mi pozostała czwórka. Miała być orka na sześciu, ale jedziemy sobie w piątkę. Będziemy dzisiaj działać. Przemek ciągnik ma już na polu. Brygada cała, piękna pogoda, ogólnie burzowo zapowiadali, ale ta burza gdzieś przeszła. Zresztą wczoraj patrzyliśmy z Przemkiem wieczorem, to nieciekawie to wyglądało. Ale tak gdzieś się to w chmurach rozniosło i pokropiło tylko chwilę. I tak to luźna guma. Z przodu jedzie pan Bogdan, wcześniej wyruszył Piotrek, a po środku Bronusz sobie gdzieś tam jedzie, na spokojnie sobie lecimy. Tak z dnia na dzień ciągle w innym ciągniku. Człowiek się powoli przyzwyczaja. Zobaczymy, jak sobie będziemy radzić. Także dojedziemy sobie na pole. I na spokojnie. Kurwa, studzienki. Ogólnie nie ma pojęcia, jak będą skupiony, nawet się słowem nie odezwie. Ale się schowamy, bo wystajemy.
wiem czemu przestawiło mi się w GoPro, nie miałem tego kątu szeroko... O Boże, szerokokątnego. Kąt szerokokątny, kurwa, dojebałem teraz.
to idzie, jak on od razu ciepły. Słońce świeci. Oś, możesz teraz stać, chociaż dociążenie kurwa będę miał na tym skłonie. To się przyda. Stracha tu masz? Co? Stracha tu masz? Powiem ci, pierwszy dwa razy miałem stracha. Jak ja zbroczkę zalekam po drugiej stronie, ja powoli który wysiadłem. Ale teraz trzeci, czwarty raz już jest lewo. To jest przyzwyczajenie. No. Jedynie kurwa tu jest ten moment, gdzie jest taki ostry zakręt zaraz. No. Dobra, jak chcesz. Komórek będzie u nas na drogę.
też pięknie wygląda. Mam nadzieję, że widzi tam wszystko. O, bo tak poprawię. Myślałem, że pojechał. Zobacz, mu się zachciało. O kurwa.
Bronek dajesz. I na dwa koła.
zejdzie te dobre pół godziny, zanim my objedziemy tu dookoła chyba. To będzie ile? 4 godziny? Czekaj, no! Nie, czekaj. No tak, jak... No mówię, no 4 godziny będą, jak akurat objedziemy pole. Tak, ze 4 godziny machnęliśmy 25, około będzie coś 25, 23. Także no to jest, żeby w takich warunkach. Na płaskim polu wiadomo, też by to inaczej wyglądało. Które wybiło.
Jechać czy nie jechać już. Tam na dół nie, bo nie mam po co. I tak będziemy tam później przegadzić, skrajnie to. Dobra. Kawałek teraz mamy 11 hektarów i
zobaczymy. Jak to wściekle opuszcza. Słupy teraz pozakładali, linii jeszcze nie ma. Dlatego ten podsyczak jest zorany, bo samochodami zjeżdżane było. Ale taka robota fajna, jak tyle osób, nie nudzi się. Ostatnie aktywowanie samemu to trochę jednak cały dzień. Nie ma się do kogo odezwać.
będę chciał wymienić siewnik, te ścieżki by mi się przydały. A jak w tym roku mam zamiar tyle pryskać i w ogóle, to sami wiecie jak to jest. Później w ścieżkach się rozbiło. For the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare.